Jeszcze raz zapraszam Was na targi NX w Kielcach. Kilka fajnych rozwiązań, które również spotkaliśmy w trakcie tej wizyty na targach. Zapraszam serdecznie. Wjechałeś w rurę? Proszę Pana. O Jezu, nie napisał Pan swojego imienia? Dopisane. Sebastian Różowicz, Politechnika Świętokrzyska. Być może się zestresowałem. Proszę mi powiedzieć, wyglądało, podchodzę tu i mówię, kurczę, jakaś wodno-kanalizacyjna firma, a tu się okazało, że jakieś inne bariery zostały zamontowane. O co tu chodzi? Powiem tak, wodno-kanalizacyjne to jest tylko ten fragment. Ten fragment, czyli opakowanie, tak to nazwijmy, tak? Reszta to jest energia elektryczna odzyskiwana z po prostu przepływu wody, z cieku wodnego. Mamy generator, mamy śmigiełko z tej strony, oczywiście na przepływie tylko i wyłącznie czystej wody. Nie powiem, że to jest woda użytkowa. Czyli szamba nie przepuścimy? W pewien sposób moglibyśmy to przepuścić jakimś bypassem bocznym, żeby zabrudzenia poszły gdzieś z boku, a tu musimy mieć czystą wodę, żeby przede wszystkim nie zapchać śmigiełek, nie obciążyć tego w sposób jakiś tam kamykami, okay, jakimiś takimi elementami. I co najważniejsze, potrzebny nam jest bardzo nieduży przepływ wody. To wystarczy. Nieduży przepływ nieduży, wody? Tak. Ten przepływ wody jest na poziomie mniej więcej 16 litrów na sekundę. Okay. I uzyskujemy parametry znamionowe tego urządzenia, które jest tutaj. 16 litrów na sekundę. Czyli tak szybko licząc, no tak szybko licząc, to takie półtora wiadereczka takiego na sekundę, tak? Aha. To się człowiekowi tak wydaje, czyli że to jest mało, bardzo dużo, jednak, a to jest niewiele. I powiem tak, z osób, które często tutaj zadają pytania, nami przychodzą, to są hodowcy ryb. Czyli mamy stawy ułożone kaskadowo, gdzie mamy przepływ wody z góry na dół, prawda, żeby natleniać tą wodę. Stosują właśnie tego typu rurę kanalizacyjną do przerzutu wody z górnego do dolnego zbiornika. I teraz montując sobie taki generator, odzyskują energię na poziomie 12 kWh na dobę, bo no, mamy przepływ wody ciągły, prawda, w takim rozwiązaniu. A 12 kWh na dobę to jest jednak sporo. Sporo, bo jeżeli nawet byśmy... przy tych 12 metrach na sekundę, tak, mamy około 12 kWh na dobę. Na dobę. I okay, teraz możemy to porównać na przykład, bo to zazwyczaj tak, nie, no ja tak osoby próbuję sobie osoby porównać do zwykłego domu. Właśnie do zwykłego domu. No to tak, wystarczy na... Jak się dobrze oszczędza, to wystarczy na zasilanie całego domu. Tak, w zupełności. No. Ja to mogę porównać do instalacji fotowoltaicznej, którą mamy zamontowaną na dachu. Przy naszych warunkach tutaj lokalizacyjnych mniej więcej 4 kilowatopiki, które były zainstalowane na dachu, odpowiada dokładnie temu, no dobra, urządzeniu. Okej, okay, to tylko proszę mi wytłumaczyć, w jaki sposób to działa dalej. No bo mamy tutaj ten generator. Płynie sobie woda. Pływa tutaj, to zrozumiałem. To zrozumiałem. Śmigiełko zostaje napędzane, okay, przekazuje nam moc mechaniczną na do generatora. Generator odbiera przez falownik. No tu musimy mieć falownik, tak. Musimy rzeczywiście to zsynchronizować z siecią. Czyli taki falowniczek do tego wystarczy nam, no może nazwy producenta nie będę wymieniał, prawda, bo nie do końca bym wtedy reklamował któregokolwiek z producentów, ale 1-kilowatowy falownik kosztuje na naszym rynku bez żadnych upustów, bez takich rzeczy około 1000 zł. Czyli całe takie urządzenie by nas kosztowało w przybliżeniu około 5,5 do 6 tysięcy złotych. Okay. I żywotność przede wszystkim. Żywotność tego urządzenia, a żywotność PV-ki, tak? Nie no, PV-ka też przeżyje długo. O ile jej wiatr nie zwieje. O ile jej wiatr nie zwieje, to jest raz. A tutaj o ile nam się nie zapcha rura. No raczej nie, jeżeli zastosujemy filtr jakiś tam, no jasne, wstępny, to zawsze gdzieś to obejdziemy, prawda? Tylko to jest też mechaniczne, prawda? Więc, to jest mechaniczne, tak. Więc skoro jest mechaniczne, no to też mogą być takie sytuacje jak, nie wiem, jakieś łożyska, tego typu rzeczy, które ewentualnie trzeba będzie po jakimś czasie... Jasne, tylko że koszt łożyska to jest 10 zł. Wymiana tego łożyska niech kosztuje 100 zł, prawda? Okay. To przy kosztach instalacji PV, no to jednak są to niższe koszty. Okej, okay, to proszę mi jeszcze powiedzieć w takim razie, w jaki sposób, bo tak jak z PV możemy korzystać chociażby teraz z tego prosumenta i tak dalej, w jaki sposób mielibyśmy taką turbinę zgłosić do, czy my tam mamy traktować jako tylko off-gridowe używanie tego, czy możemy to również zamontować tak jak fotowoltaikę? Możemy zamontować sobie tak fotowoltaikę, to jest raz. Jeżeli byśmy zamontowali to na cieku wodnym, no to niestety, ale musimy to zgłosić do rzek, prawda? Tam zaraz musimy. Żeby to było legalne, to musimy, tak?
wiadomo, Polak jest na tyle inteligentny, że wszystko potrafi. Obejść. Dlatego tu już nie mówmy, jak to można obejść, prawda? Ale mówię, dla swoich potrzeb możemy śmiało sobie takie coś zamontować, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, który chciałby zaoszczędzić na energii i takim urządzeniem zaoszczędzić bardzo szybko, bo przewidywany czas zwrotu. Dlaczego mówię przewidywany? Bo nasza energia w tej chwili kosztuje różnie, prawda? I może kosztować różnie. To przewidywany czas zwrotu takiej inwestycji to jest około do 2 lat. I nasze urządzenie jest wtedy już pracuje dla nas, za nasze pieniądze, tak? A przy instalacjach troszeczkę innych... No dobra, to pan powiedział o takim rozwiązaniu jak stawy, tego typu rzeczy. A jeżeli mielibyśmy to zastosować gdzieś w domu? Jeżeli mielibyśmy zastosować w domu, troszeczkę ciężki temat. W bloku to jeszcze tak. Też niekoniecznie w jednym bloku. Jeżeli mielibyśmy osiedle, tak? Aha. Osiedle domków, załóżmy jednorodzinnych, po prostu większy przepływ wody. No wiadomo, o co chodzi. No dlatego tak próbuję sobie to kombinuję, jakby to zastosować w domu, nie? To jest urządzenie, które czeka na wodę, tak? Aha. Jeżeli nie ma wody, to nie produkuje. Jeżeli jest woda, to produkuje. Podobnie jak instalacje fotowoltaiczne. Jeżeli im więcej tej wody będziemy przepuszczać, to cały czas będzie to pracowało. Dlatego są instalacje odprowadzające wodę na przykład deszczową, tak? Okay. No i na nich rzeczywiście byłaby jakaś tam racja tego zastosowania, ale przy większym terenie. To tylko i wyłącznie, bo jeżeli byśmy to poszli w układ jednorodzinnego domku, nie ma raczej szans. Nie ma szans. Chyba że, tak jak mówiłem, gospodarstwo rybne, tak? Czy coś takiego. Okay. Ale jeżeli klient indywidualny, nie produkujący nic, to raczej jako dla indywidualnego nie wiem. No to... nie do zwrócenia się w tak szybkim czasie. Okej, okay, a takie 12 litrów na sekundę, to jeżeli byśmy byli, mieszkalibyśmy w Skawinie i płynie sobie strumyk, tak? To proszę pana, to co jest koło pana nogi raczej, urządzenie, a nie to z tego względu, że tak, z tego mamy 600 watów tam do 1 kW, bo jeżeli weźmiemy większą rurę, a z tego urządzenia, które mamy na dole, uzyskujemy energię do 10 kW. No i tam jest przepływ wody troszeczkę większy, już musi być około 80 litrów na sekundę, albo spad metr do 3 metrów na uskoku wody, tak? Okej. Okay. Czyli pewnie takie rzeczy to się montuje bardziej na jakichś wodospadach, tego typu dokładnie rzeczy? Dokładnie tak, na spiętrzeniach gdzieś wodnych. Robimy lej? Robimy lej, wpada i produkuje. Ja także... wykombinuję to. Moja żona się często kąpie w wannie. O. To jakbym zamontował... Jak będzie spuszczała wodę z wanny, to pan wtedy będzie mógł przeczytać gazetę. I to jest dobre podejście. Ale to już jest coś. Tak. A jeszcze mam 2 córki. No to wtedy całą książkę pan już zdąży przeczytać po ciemku. Jestem bo żaróweczka panu zawsze... Bardzo serdecznie dziękuję, bardzo fajne, bardzo fajne rozwiązanie. Ja w ogóle lubię takie ciekawe rozwiązania. Ja też, dlatego jestem współautorem tego patentu. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.